Witam wszystkich serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam gorąco na film z ulubieńcami makijażowymi roku 2023. Ja nazywam się Agnieszka, prowadzę kanał Aga Poleca. Zachęcam do pozostania u mnie na kanale i do subskrypcji i już zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, jakie kosmetyki makijażowe królowały u mnie w 2023 roku, te, które najbardziej lubiłam. Nie będzie ich dużo, chociaż używałam więcej kosmetyków. Natomiast chciałabym przede wszystkim powiedzieć o tych, które naprawdę się sprawdziły i o których mogę powiedzieć, że są ulubieńcami. Na początku chciałabym powiedzieć parę słów o pędzelkach. To są pędzle z marki Repr. Oczywiście linki zostawię pod filmem do tych produktów, które są jeszcze dostępne. To są bardzo dobre pędzle, to są profesjonalne pędzle, niestety no, nie są umyte, muszę je umyć. Natomiast są to pędzle z włosia naturalnego, z włosia koziego. I powiem szczerze, że ja dotychczas używałam pędzli syntetycznych, że te naprawdę bardzo zmieniły kwestię makijażu oczu. Bardzo dobrze się sprawdzają pędzle z włosia naturalnego. Jeżeli ktoś takich nie próbował, no to warto, polecam. Polecam właśnie tą markę Rep. Nie jest tania, od razu mówię. Za komplet takich pędzelków i to w promocji to jest około 100 dolarów, więc no, jest to wydatek, ale myślę, że jest to wydatek na lata. One dobrze utrzymywane, myślę, że spokojnie ładnych parę lat posłużą, a może nawet więcej. I wydaje mi się, że ta cena w promocji to i tak będzie niższa cena niż na przykład pędzli maksineczki, które podejrzewam, że też są bardzo dobre. Natomiast one też są japońskie, też są właśnie wykonane tam. Natomiast ta marka ma w okresie Black Friday'a ma bardzo duże rabaty. I wtedy można kupić no, zestaw pędzli wszystkich, powiedzmy za 169 dolarów. To będą też pędzle do twarzy. Te były właśnie za 100 dolarów. Około 4 dolary kosztuje tam gąbeczka do makijażu, także tam są różne akcesoria. Można zerknąć na tą stronę. No mówię, jeżeli będziecie mogli sobie pozwolić na taki większy wydatek, to ja osobiście je bardzo polecam. Są naprawdę bardzo dobre. Muszę je właśnie, tak jak mówiłam, umyć, bo one, no widać, że są użytkowane, natomiast sprawdzają się świetnie i to jest taki właśnie zestaw kompletny do makijażu oczu, natomiast oczywiście można tam kupić pędzle do pudru, do różu, do rozświetlacza, do bronzera, także tam warto sobie zobaczyć i przede wszystkim pilnować momentu, kiedy te pędzle będą w przecenie, bo wiadomo, za cenę standardową to nie bardzo się opłaca kupować, natomiast za cenę za te 100 dolarów trzeba wziąć pod uwagę, że no, są to bardzo wysokiej jakości pędzle. Czyli czy ktoś chce się uczyć makijażu, czy ktoś jest profesjonalistą, ale też do domowego użytku. Jeżeli chcecie porządnych pędzli, to tą markę Repr jak najbardziej polecam, zostawię do niej link. Kolejnym produktem będą podkłady. I tutaj mam dwa podkłady, dwóch ulubieńców. To są droższe propozycje, tutaj od razu mówię. Jedna to jest propozycja marki Yves Saint Laurent i to jest, albo mówiąc YSL, dokładnie tłumacząc, ja mówię zawsze Yves Saint Laurent, ale to wiadomo, można też literkowo, tak eklet i to jest podkład, z tej samej linii jest taki korektor w pędzelku, który już można powiedzieć, że jest kultowym produktem marki od wielu, wielu lat. Ja osobiście bardzo lubię produkty właśnie z tej marki. Mam ogromny do niej sentyment, bo to też były jedne z moich pierwszych luksusowych kosmetyków. Właśnie ten korektor w pędzelku, który kiedyś stosowałam i była też taka piękna kolekcja dawne, dawne czasy Ogrody Marrakeszu. Tak jakoś się nazywała podobnie. I tam właśnie były też cienie, po prostu niesamowite, takie bardzo napigmentowane. Natomiast ten podkład się sprawdził bardzo dobrze. To jest taki podkład na większe wyjścia, bym powiedziała. On ładnie kryje, ślicznie rozświetla, jest naprawdę bardzo wydajny. No, ja go używałam cały rok, a chciałabym w tym roku też podjąć takie wyzwanie,
zużycie jak największej ilości produktów makijażowych. Zobaczę, ile mi wyjdzie takich produktów. Widziałam już u innych osób takie wyzwania i spodobało mi się to bardzo, bo chciałam zobaczyć, ile realnie zużywam, ponieważ mówię, nie lubię marnować produktów, więc tutaj jak najbardziej pierwszy produkt wykończony już do denka. Także go mogę bardzo serdecznie polecić. A drugim takim produktem luksusowym jest podkład Le Beige z Chanel. I on jest bardzo leciutki. To jest podkład na dzień. On jest wodny wręcz. On ma taką konsystencję, właśnie widać tych kuleczek z kolorem i wody. Więc jak się nakłada na twarz, to jest po prostu naprawdę skóra tak nawilżona, taka napita, a jednocześnie pokryta kolorem. Ale w taki sposób to nie jest takie pełne krycie, tylko takie pół na pół, powiedzmy. Natomiast też będzie świetny na wiosnę czy lato. Z tej serii są też róże w takich kuleczkach i one też pięknie wyglądają. No wiadomo, jest to droższa propozycja, bo to jest Chanel, ale no ja mam sentyment do Chanel i już taką zapowiedź mogę Wam powiedzieć, że kolejny film z historią chciałabym właśnie troszeczkę opowiedzieć o tej właśnie bardzo luksusowej marce, ale też dlaczego właśnie no warto coś z niej mieć, prawda? Ona to jest tradycja i historia, ale jednak no, są to naprawdę dobre produkty. Ja uważam, że dużo jest bardzo dobrych drogeryjnych też perełek, natomiast no, Chanel to jest Chanel i to jest pewna taka jakość, która jest no, dla mnie nie do podważenia. I idąc już tropem Chanel, chociaż powinnam po kolei od pudrów i ale jednak chciałabym wszystkie kosmetyki Chanel tutaj tak połączyć w jedną całość, to mam tutaj dwie paletki cieni z Chanel. One są edycjami limitowanymi, one nie są już dostępne, ale chcę je pokazać, bo bardzo dobrze mi się ich używało. No i właśnie też powiedzieć, że czasem warto zainwestować w cienie Chanel. To mogą być inne edycje, tych cieni jest bardzo dużo. One są naprawdę świetne. To są fantastyczne cienie i do wieczorowego, i do dziennego makijażu. One są, nie są napigmentowane tak jak takie cienie bardzo takie do takich intensywnych makijaży. To są takie bardziej dzienniaki, ale takie bardzo trwałe dzienniaki. Takie, które mają bardzo ładny ten koloryt. On się równomiernie rozprowadza na powiece. On daje bardzo ładny pigment, daje bardzo ładny, delikatny, subtelny, taki nienachalny połysk. Także no, piękne są i widać, że u mnie już jeden z nich to sięgnął denka, można powiedzieć, i są dosyć takie mocno zużyte. Ta akurat paletka nazywała się, już sprawdzam dokładnie, Mediterran, czyli Morze Śródziemne, czyli taka edycja letnia. Bardzo taka ładna, delikatna edycja letnia. One zawsze przychodzą w takim pięknym futerale. Będę mówić właśnie, jak są pakowane kosmetyki Chanel, jak są wysyłane. Jeżeli zamawiamy je wysyłkowo, naprawdę przychodzą w pięknych etui. Także też czuję się ten luksus, tą klasę tych produktów. A druga limitka to było Tweed Brun Eros. To będzie ta w tweedzie, czyli w takich tweedowych opakowaniach. To są tak szyte jak kostiumy Chanel, czyli w taki sposób z tymi przeszyciami charakterystycznymi. No piękne jest nawet to opakowanie i tweed, no to jest wiadomo kultowy produkt marki, też będę o tym mówić. Tu już jeszcze mocniejsze denko w tym produkcie i oczywiście też ukochane cienie z tej właśnie limitowanej kolekcji. Ja bardzo lubię, bo one naprawdę wyglądają świetnie zarówno w takich wieczorowych makijażach, jak i dziennych. I naprawdę no, tworzą po prostu na powiece piękną grę światła, koloru i takiej satyny. Także osobiście, mimo ceny, bardzo serdecznie polecam. I już wracam do kolejnych produktów do twarzy. Tutaj mam taki puder, polecenie wszechczasów, aczkolwiek nie dam do niego linka, bo go nie ma po prostu. To znaczy on jest, ale na stronie eBaya można sobie tam go znaleźć w tej chwili. Tylko że no oczywiście cło i wysyłka ze Stanów Zjednoczonych to jest duży koszt. Bardzo żałuję, że nie jest dostępny. Można oczywiście szukać okazji na OLX-ie, na Allegro i tam go znaleźć. To jest
Too Faced Puder Peach Perfect. Tak jak on bluruje skórę, jak ta skóra wygląda wspaniale po nim, po jego użyciu. Jest po prostu satynowa, jest piękna. On też świetnie się rozprowadza, nie zostawia nigdzie plam, także nawet jeżeli mamy taką nieumiejętną rękę w makijażu, to on jest przyjazny takim osobom. No oczywiście jest to duże opakowanie, też już zużyte do denka, jest puste. Ja nie będę ukrywać, że upolowałam sobie go z drugiej ręki i już do mnie idzie, także bardzo, bardzo z tego powodu się cieszę, że go, no można go polować właśnie w ten sposób na przykład stronach z kosmetykami, gdzie pewne osoby sprzedają, czy na luksus z drugiej ręki, czy powiedzmy szukać właśnie na Elixie, na Allegro, no ale mówię, nie jest już dostępny w sklepie. Ta seria była fantastyczna, także moje gorące polecenie, jeżeli chodzi o ten puder. I drugi puder, który niestety znowu też trzeba polować, na stronie Hean i Stylizacje nie jest już dostępny, to jest puder Hean we współpracy z Karoliną ze Stylizacji. Puder pod oczy, już przez wiele osób polecany, jest naprawdę świetny. On się nazywa Nektarin i tak bardzo ładnie wygładza tą skórę pod oczami. I jest też właśnie taki nektarynkowy, delikatny, beżowy, więc się też nie odcina przy podkładach, przy korektorach. Także ja osobiście ten puder też polecam. Warto stacjonarnie poszukać w Hebe, może tam będzie dostępny jeszcze. No i korektor L'Oreal Infallible More Than Concealer. Bardzo dobry też, zużyty już do denka. Mój korektor, który używałam przez cały rok. Jednak mam sentyment do marki L'Oreal i te korektory uważam za naprawdę bardzo dobre. Także tutaj też gorące polecenie, jeżeli chodzi o ten produkt. Teraz róż. Róż, wakacyjna edycja, to jest Belle we współpracy z Ewą Red Lipstick Monster. Fantastyczny kremowy róż, dwukolorowy, różowy i brzoskwiniowy. Pachnie brzoskwiniami, jest po prostu cudowny i już żałuję, że go nie ma, że jest niedostępny, bo wydawało mi się, że może wejdzie, może na stałe do oferty, no ale widać, że nie. Fantastyczny, fantastyczny ten zapach po prostu, no ja uwielbiam go nawet powąchać, on jest cudowny, można go nakładać na skórę niepomalowaną, na pomalowaną, przykryć to jeszcze pudrem, no on po prostu fantastycznie się rozprowadza, daje tak piękny, naturalny rumieniec, można mieszać te dwa kolory, także no tutaj gorąco polecam, jeżeli komuś jeszcze gdzieś uda się go upolować, to warto. Kolejne polecenie to będzie eyeliner z marki Mina, Trina, czy jak tam się ona nazywa. Zawsze mam problem z wymówieniem, ale to jest kolejne opakowanie tego eyelinera. Ja już kilka zużyłam i to jest czarny, klasyczny w pisaczku. Jest świetny, jest bardzo precyzyjny i naprawdę osoba, która ma niewprawną rękę, też namaluje nim kreseczkę. Także tutaj też gorąco go polecam i raczej jest dostępny, raczej nie sądzę, żeby tutaj był problem. Też go podlinkuję oczywiście. To jest mój ulubieniec ostatnich miesięcy, który zdetronizował mi maskarę Maybelline, którą używałam wcześniej i znalazłam go w kalendarzu Sephory. To jest tusz z Huda Beauty, to jest nowość, One Coat Wow i jest fantastyczny. Używam w tej chwili tylko jego. Ma taką szczoteczkę, czyli taką klasyczną, można powiedzieć klepsydrową. Jest świetny, pięknie się nakłada, bardzo dobrze się nosi, dobrze też się go zmywa, także no i ma piękne różowe opakowanie dodatkowo. Także takie polecenie i naprawdę bardzo dobry produkt. I do brwi wosk z Anastazji, też już całkowite denko, który sprawdzał się bardzo dobrze, który bardzo ładnie utrwalał brwi. Świetnie się nosił cały dzień i też dobrze zmywał, także mam piękne opakowanie. Także też gorąco polecam ten produkt. Kolejne polecenie to paleta z Natasha Denona, kupiona z drugiej ręki, to też fakt. Trichrome palette do takich bardziej może szalonych makijaży, bardziej wizytowych, no po prostu jest przepiękna.
I to jest w tej chwili moja jedyna duża paleta z Natasha Denona. Mam mniejsze, ale takiej dużej nie mam, także na jakieś wyjścia to sięgam po tą paletę, albo jak chcę się pobawić troszkę z kolorem, to też w takim wolnym czasie można sobie taką paletkę. W ogóle lubię Natasha Denona, to są bardzo dobre cienie, acz bardzo drogie, także tutaj jest to polecenie, ale no ze świadomością, że te ceny są wysokie, ale można upolować te palety z drugiej ręki i też będą bardzo dobre, oczywiście pod warunkiem, że transakcja wszystko powiedzie się dobrze, więc trzeba sprawdzać, od kogo się kupuje, natomiast warto. Alternatywą dla drogiej Natasha Denona jest tańsza zdecydowanie paletka z Christian Laurent i to jest taka paletka do twarzy i do oczu. Już sporo poużywałam jej, naprawdę jest świetna ta paletka, także ja ją gorąco polecam. Taka byłam trochę nieprzekonana do niej, ale do takich makijaży dziennych, do pracy, do szkoły, na studia, fantastyczna paletka. No i pięknie przede wszystkim wykonana, naprawdę wygląda jak te wysokopółkowe, cienie się pięknie blendują, rozprowadzają, także nie ma problemu, no tylko tyle, że oczywiście opakowanie się brudzi, no bo jest takie błyszczące, ale to jest naprawdę bardzo mały problem przy tym, że jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra paletka. No i kolejny produkt, ostatni z mojego polecenia. Chociaż jeszcze nie ostatnie polecenie, bo jeszcze będzie jedno poza kosmetyczne, ale ostatnie kosmetyczne to jest taki zestaw z Max & More. I tutaj chciałam polecić w ogóle Action. Do Action warto zaglądać. W Action są bardzo ciekawe rzeczy. I jeżeli chodzi o kosmetykę, to też są bardzo fajne paletki. To są paletki holenderskie, więc też nie żadna chińszczyzna. I są naprawdę bardzo dobre jakościowo. Tanie, za 40 zł mamy tutaj pełny makijaż. Tu jest wszystko. To jest, tak wygląda taka paletka. Są cienie, które możemy rozsunąć, czyli mamy wiele kolorów. Oprócz tego pod spodem mamy róże, mamy rozświetlacz i dwa bronzery. Ale to nie wszystko. Tutaj mamy też pomadki. Wysuwamy i mamy pomadki. A następnie możemy szkatułkę zamknąć i wysunąć. Jeszcze do tego eyelinery z pod spodem, z pędzelkami. No pędzelki to wiadomo słabej jakości, ale same kosmetyki naprawdę dobrej jakości. Także ja ogólnie polecam Action, warto tam zajrzeć. To naprawdę nie są kiepskie jakościowo produkty i do takich naprawdę dziennych makijaży będzie się sprawdzało super. Także też gorące polecenie. Jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe, to będzie wszystko, co chciałabym Wam polecić. Oczywiście można by było mnożyć jeszcze różne inne kosmetyki, kosmetyków kolorowych jest bardzo dużo, natomiast ja skupiłam się na tych, które rzeczywiście bardzo lubiłam w tym roku. Natomiast jeszcze to nie jest ostatnie polecenie, bo jedno polecenie będzie zupełnie pozakosmetyczne, w ogóle nie związane ani z pielęgnacją, ani z makijażem. Słuchajcie, chciałabym polecić sklep z dużymi butami. Dla osób, które mają problemy z dużymi butami, ja mam ogromne problemy, bo i kostki reumatyczne, i szeroka stopa, i duża stopa, to jest problem. Podczas pobytu w Warszawie byliśmy w sklepie Duże Buty na Grzybowskiej 9, też podlinkuję ten sklep. Tam są naprawdę ogromne rozmiary butów, jak na możliwości sklepowe. Są rozmiary damskie 43, 44, 45. Ja nie widziałam sklepu, przynajmniej we Wrocławiu nie ma takiego, który ma tak duże rozmiary dobrych polskich butów skórzanych. Zakupiłam sobie tam właśnie buty na zimę, zakupiłam sobie buty na wiosnę. Także jeżeli ktoś będzie w Warszawie, to gorąco polecam ten sklep. Jest tam przesympatyczny starszy pan, który potrafi doradzić, który potrafi dobrać buty, jak trzeba rozciągnąć cholewkę, także moje gorące polecenie tego miejsca. No, nie spodziewałam się po prostu tak dobrego sklepu obuwniczego. Wróciły mi wspomnienia dawnych czasów, kiedy naprawdę można było, oczywiście pomijając puste półki w sklepach, ale można powiedzieć takich bardziej z sentymentu miejsc czy uszewca, gdzie można było sprawić sobie po prostu buty na miarę. Naprawdę fantastyczne miejsce. I takie warte polecenia dodatkowo.
Słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Chciałabym też, żebyście pisali w komentarzach, jakie są Wasze polecenia roku, co Wam się sprawdziło. Ja chętnie o tym bardzo poczytam, także gorąco zachęcam do komentowania, do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i już do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!